Program antywirusowy w systemie Linux Mint wersja 21.2. Wchodzimy do menadżera oprogramowania i w okienku wyszukiwania wpisuję antywirus. Klamath, narzędzie antywirusowe dla Unixa, pakiet systemowy, instaluj. Ale tutaj mamy tylko interfejs wiersza poleceń. To w okienku wyszukiwania wpiszemy teraz interfejs graficzny do Klamath. OK, to byśmy potrzebowali. Instaluj. Uruchom. No i mamy skaner antywirusowy i tutaj możemy sobie ustawiać różne rzeczy. W ustawieniach mogę sobie zaznaczyć, żeby skanował wszystko jak leci. I teraz, gdy pobiorę jakieś pliki z internetu, bo najczęściej o to chodzi, mogę sobie je przeskanować. Skanuj plik. Nie znaleziono zagrożeń, tego się spodziewałem. Ewentualnie skanuj katalog. No proszę, udało nam się dobrnąć do końca, nie znaleziono zagrożeń. Dokładnie to, czego się spodziewałem, bo w katalogu pobrane mam różne śmieci, ale szansa na to, że tutaj jest jakiś wirus, wynosi praktycznie 0%. Cofnijmy się na chwilę. Test files. Co my tu mamy? Instaluj. OK, właśnie zainstalowałem paczkę wirusów w moim systemie po to, żeby przetestować. I tak to wszystko wygląda. Jeśli przyjrzymy się temu bliżej, widzimy, że mamy jakieś archiwum 7-zip, ARJ, zip, exe, PDF, RTF, kolejne exe, innymi słowy pliki Windowsowe, które w systemie Linux nic nie robią, nie mają żadnej mocy, nie mogą tutaj niczego popsuć, bo to jest zupełnie inny system operacyjny. Mogę sobie na nie klikać i nic się nie dzieje. Spróbujemy przeskanować katalog z tym śmietnikiem. I widzimy, że mamy wyniki. Puawin Packer, Petite, a Protecto, coś tam, coś tam. Sam program antywirusowy Klamath nie może ich wyleczyć, może je przenieść do innego katalogu albo usunąć. I taka w skrócie jest jego rola, bo tak naprawdę nie służy do tego, żeby szukać wirusów linuxowych, bo nie ma takiej potrzeby. Klamath jest narzędziem, które instaluje się w systemie Linux, jeśli używamy naszego Linuxa jako na przykład serwera poczty e-mail. I w załącznikach mailowych można znaleźć wirusy Windowsowe i używamy go po to, żeby chronić niesfornych, nieświadomych i niechlujnych użytkowników Windowsa przed Windowsowymi wirusami. I do tego głównie służą programy antywirusowe w systemie Linux. I ktoś mógłby się zastanawiać, no to jak to jest, w Linuxie nie ma wirusów? Więc w tym miejscu chyba muszę wyjaśnić po prostu, jak to wszystko działa. Udział systemów operacyjnych typu desktop, czyli używanych na komputerach stacjonarnych, Windows 85%, macOS 11% z ogonkiem, Linux 1,9, chociaż ostatnio podobno przekroczył 2%, i Chrome OS, system od Google, 1%. Swoją drogą też bazujący na jądrze Linuxa, czyli ponad 85% to Windows. Przy czym wszystkie Windowsy są dokładnie takie same, dziurawe. A tu mamy listę dystrybucji Linuxa, czyli każda jest trochę inna. I te wszystkie razem wzięte to jest jakieś 2%. My byśmy mogli się odnaleźć Linux Mint, tutaj ta zielona kreseczka i ta gałąź należy do gałęź Debiana. Debian, super stabilny system, bardzo dokładnie testowany i sprawdzany. Wada tego systemu jest taka, że nie ma wszystkich najnowszych świecidełek i wodotrysków,
ale jest podstawą do budowy wielu innych systemów, gdzie organizacje i fundacje zajmujące się ich rozwojem starają się rozszerzyć jego działanie właśnie o nowsze funkcje. I Linux Mint jest jednym z wielu. Jako system operacyjny na komputer stacjonarny jest moim wyborem i wyborem wielu innych użytkowników. Na tą chwilę sprawdza się bardzo dobrze. I teraz wirus to jest program jak każdy inny program, który ma coś robić, ale do swojego działania wykorzystuje lukę w systemie operacyjnym. I teraz jaka jest szansa, że ktoś będzie próbował stworzyć wirusa na któryś z tych systemów, akurat na Linuxa Mint, a ich jest wiele, czyli musi stworzyć wirusa pod Linuxa Mint, pod konkretnie wersję, której używam, zakładając, że nie jest porządnie zaktualizowana i że używam akurat tej funkcji, która posiada lukę, będzie próbował mnie zaatakować. Czy może raczej spróbuje zaatakować 1,6 miliarda użytkowników używających Windowsa, gdzie praktycznie wszystkie Windowsy są takie same i wszystkie zawierają te same błędy. A ile i jakie błędy zawiera system Windows? Sprawdźmy. Mamy dzisiaj 6 listopada i to jest oficjalna strona Microsoftu, gdzie możemy znaleźć listę zagrożeń najnowszych zgłoszonych. 13 października, wrzesień. Luka krytyczna, remote code execution, czyli nie potrzeba wirusa, można zdalnie wykonać kod, łącząc się do komputera podłączonego do internetu. Tutaj program antywirusowy nie pomoże. Luka krytyczna, to jest tylko jedna z wielu luk krytycznych, tak? I teraz, jakie komputery są zagrożone? Windows Server 2012, 2012 zaktualizowany, 2008, 2016, Windows Server oczywiście, Windows 10 w wersji 16, wersji najnowszej 22H, Windows 11 ze wszystkimi aktualizacjami, Windows Server 2022 i Windows Server 2019 oraz Windows dla procesorów ARM, czyli wszystkie Windowsy zawierają tą lukę oraz tą, która też jest krytyczna i pozwala zdalnie wykonać kod, czyli przejąć kontrolę nad komputerem. Tutaj program antywirusowy nie pomoże. Krytyczna, 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 krytyczna. Tak wygląda Windows od środka i to jest jedyne, co możemy stwierdzić, bo to jest jedyne, na co możemy zgodnie z prawem spojrzeć. Tutaj dla porównania lista błędów odnalezionych w Linuxie Mint, opublikowany, usunięty i zaktualizowany. Opublikowany, usunięty, zaktualizowany. W większości przypadków są to błędy dotyczące jakiejś określonej funkcji, jakiegoś określonego programu, czyli musimy mieć daną funkcję zainstalowaną. Czyli najpierw musimy wejść do menadżera oprogramowania i spośród bogactwa tych wszystkich programów zainstalować akurat ten, który cierpi na daną lukę i go wykorzystać w jakiś określony sposób, zakładając, że ktoś właśnie próbuje nas zaatakować. Szansa na to jest znikoma, chyba że ktoś ma nas na celu. A żeby mieć nas na celu, to musimy mieć na swoim koncie no przynajmniej kilkaset tysięcy dolarów albo operować jakimiś super cennymi danymi, żeby ktoś na takim poziomie wiedzy i umiejętności próbował nas zaatakować. W przypadku Windowsa, jeśli gdzieś jest jakaś luka i roześlemy na ślepo wirusy do setek tysięcy czy milionów osób, jest spora szansa, że trafimy kogoś. Inna sprawa, praktycznie wszystkie programy, które są dostępne w menadżerze oprogramowania są otwartoźródłowe, co znaczy, że możemy do nich zajrzeć. Dla przykładu jądro systemu operacyjnego w przypadku systemu Windows nikt nie może tam zajrzeć oprócz wybranych pracowników Microsoftu. Jądro systemu Linux każdy może tutaj zajrzeć i sobie obejrzeć jak to wygląda, jak to działa i jeśli tylko znajdzie jakąś lukę, jakiś problem, zaraz to zgłosić, wytknąć palcem i krzyczeć głośno
i ta luka zostanie usunięta. Nawet jeśli pobiorę jakiś program spoza menadżera oprogramowania, to w przypadku Linuxa prawie zawsze jest otwarto źródłowy i sytuacja wygląda tak samo. Każdy może zobaczyć dokładnie, jak jest zbudowany i jeśli tylko zobaczy jakiś błąd, wytknąć go palcem i głośno krzyczeć: naprawcie to. Tu wszyscy wszystkim patrzą na ręce przez cały czas. W przypadku Windowsa od pewnego czasu, już od kilku lat, cały zespół zajmujący się testowaniem oprogramowania został zwolniony i obecnie testy wykonuje się wirtualnie, czyli praktycznie nie wykonuje się ich wcale. Co znaczy, że jeśli pojawia się jakaś luka, wszystkie wersje systemu operacyjnego, nieważne czy to jest zwykły desktop 11, 10 czy wersja serwer, wszystkie są dziurawe tak samo. Krótko mówiąc, jeśli trzymamy się menadżera oprogramowania, warto zauważyć, że tu praktycznie nie ma żadnych programów Microsoftu, to możemy się czuć relatywnie bezpiecznie. A jeśli pobieramy coś z jakiejś strony, na przykład chciałbym pobrać Tor Browser do bezpiecznego przeglądania wszystkich, również mrocznych części internetu, to każdy szanujący się program ma sygnaturkę. Instrukcja obsługi co prawda jest po angielsku, ale możemy wykorzystać magię tłumacza. I co prawda jest kilka poleceń, które trzeba skopiować i wetknąć do terminala, więc trzeba trochę poczytać i trochę poklikać, ale jeśli ktoś się boi, zawsze można sprawdzić, czy ten program, który pobraliśmy, to na pewno jest to, co chcieliśmy pobrać. I znowu, kod źródłowy jest dla wszystkich dostępny i przez cały czas ludzie patrzą tym programistom na ręce i sprawdzają, co tam się dzieje i czy przypadkiem ktoś nie popełnił jakiegoś błędu, a jeśli tak, to zaraz go wytkną i pokażą. Poprawcie tutaj. Także dla przeciętnego użytkownika wystarczy trzymać się menadżera oprogramowania. Jeśli ktoś nie boi się czytać i potrafi wyciąć i wkleić jakiś tekst do terminala, nie powinno być problemu. A jeśli ktoś pobierze jakiś plik i na niego kliknie przez przypadek, to pojawi się okienko uwierzytelnianie, wpisz hasło, czy jesteś pewien, pewna, że chcesz to tutaj zainstalować. W każdym systemie Linux mamy hasło. Po to właśnie, żeby się zorientować, gdy jakiś program próbuje coś uruchomić. A jak to wygląda w Windowsie? Wszedłem sobie na jakąś stronę z programami, bo mi się spodobała. Kliknąłem na jakiś program, bo wygląda fajnie, kolorowo i ma fajne okienko. Kliknąłem sobie pobierz. I nie chcę się pobrać. Nie wiem, czy tej stronie mogę ufać, czy coś się nie popsuło. No to wejdę na jakąś inną stronę. O, tu są kolorowe programy. Advanced System Care Fre. Jak jest napisane Advanced, jest napisane System Care i jeszcze Fre, to na pewno będzie dobre. Wiem, że tej stronie internetowej mogę ufać, bo kolega mi powiedział, że stąd instalował i u niego działało, więc na pewno wszystko będzie w porządku. Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu? Czy ktoś czasem to czyta? Połowa przeciętnych użytkowników kliknie zainstaluj. Ale ja nie jestem zwykłym użytkownikiem, więc przeczytam licencję. Strona z informacjami licencyjnymi od razu wzbudza moje zaufanie, bo informacja o plikach cookie zawiera dwa przyciski. Zgadzam się oraz kup teraz, bo są duże rabaty. Kup teraz? Nie, chyba nie. To jest tylko wersja przetłumaczona, więc nie wszystko musi się zgadzać. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej umowy przed kontynuowaniem pobierania instalacji. To jest fajny fragment. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Produkt jest licencjonowany na zasadzie taki, jaki jest i ze wszystkimi wadami, bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji. Całe ryzyko związane z jakością i wydajnością produktu spoczywa na tobie, a jeśli produkt okaże się wadliwy, ty, a nie Jobit, ponosisz całkowity koszt wszystkich niezbędnych czynności serwisowej i naprawy. W żadnym przypadku Jobit nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe powstałe w wyniku użytkowania produktu.
Fajnie, a przeczytajmy jeszcze politykę prywatności. Jobbit gromadzi i wykorzystuje twoje dane osobowe w celu obsługi i ulepszania swoich witryn i produktów oraz świadczenia usług lub przeprowadzania żądanych transakcji. Wykorzystujemy twoje dane osobowe również do komunikacji z tobą. Możemy wysyłać pewne dane, komunikaty dotyczące usług, bla bla bla, Dane osobowe zebrane na stronach i usługach mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju, w którym Jobbit lub jego spółki stowarzyszone, spółki zależne lub agenci utrzymują obiekty, a korzystając ze strony lub usług Jobbit wyrażasz zgodę na takie przeniesienie informacji poza granicami swojego kraju. Fajnie, czyli instalując to, zgadzam się na gromadzenie danych i zgadzam się na to, że będą wysyłane w dowolne miejsce na świecie. Fajnie. Gdybym kliknął zainstaluj, zainstalowałby się również ITOP VPN Free oraz ITOP Screen Recorder Free, czyli program, który kontroluje przepływ całego ruchu internetowego należący do Jobbit, czyli będą widzieli wszystko, co klikam i co robię w internecie, oraz Top Screen Recorder, czyli program nagrywania ekranu, czyli będą mieli możliwość nagrywania tego, co robię na pulpicie Windowsa. Odznaczmy to. Zainstaluj. Chcą jeszcze, żebym zainstalował ITOP Easy Desktop, czyli nadal chcą, żebym im dał pełen dostęp do mojego pulpitu i żebym mogli gromadzić dane na mój temat. Nie dziękuję. Następny. Całkiem nowy UI, nowy kontroler stanu, wszechstronny tunup. I wszystko skacze i wygląda kolorowo, już czuję się bezpieczniej. Driver Booster na pewno przyspieszy mój komputer, jeśli zainstaluję dodatkowe kilkadziesiąt megabajtów i uruchomię go w tle, na pewno wszystko będzie działało szybciej. Wpisz swój adres e-mail. Nie. Dowiedz się więcej online. Nie. Piękny, kolorowy interfejs, gdzie mogę pstrykać. Chyba nie do końca. Ochrona dostępu, tu sobie mogę pstryknąć i tu sobie mogę pstryknąć. Dodaj rozszerzenie, musisz zainstalować. Usuwanie reklam, ochrona e-mail, surfing protection, centrum działania, pobierz teraz, ile dodatkowych fajnych programów kolorowych mogę sobie zainstalować, żeby się czuć bezpieczniej. Jestem pewien, że gdy to wszystko zainstaluję, stan mojego Windowsa na pewno się poprawi, no bo przecież Microsoft, firma warta 2,6 tryliona dolarów, nie jest stanie sobie poradzić ze stworzeniem porządnego i bezpiecznego systemu operacyjnego i potrzebują pomocy specjalistów od Jobbit. I oni za niewielką dodatkową coroczną opłatą usprawnią mój system. Zoptymalizują dysk, Malware Protection mi pomoże. Dobra, przestańmy się wygłupiać i usuńmy to stąd. Nie ma się coś wydurniać, jestem poważnym obywatelem, w związku z czym korzystam jedynie ze sprawdzonych produktów i programów z Microsoft Store. Interesujące, jak wiele aplikacji tutaj można znaleźć, które obiecują, że przyspieszą działanie lub oczyszczą mojego Windowsa. To zadziwiające, ile różnych dziwnych firm potrafi przygotować oprogramowanie, które poprawi, zdecydowanie poprawi i przyspieszy i zabezpieczy pracę w moim Windowsie. Jeśli jest napisane Turbo, to musi być dobre. I okienka ma dużo bardziej kolorowe niż Jobbit, więc na pewno się sprawdzi. Ta aplikacja ma uprawnienia do wykonywania następujących czynności. Używa wszystkich zasobów systemu. Niektóre aplikacje lub gry w Microsoft Store są zaprojektowane tak, aby korzystać z określonych funkcji. Uzyskaj dostęp do wszystkich plików, urządzeń peryferyjnych, aplikacji, programów i rejestru systemu. To musi być dobry program, bo ma dostęp do wszystkiego. Zasady ochrony prywatności aplikacji Turbo PC Cleaner Pro. Turbo czyszczenie komputera jest dostarczane przez Miracle Games. Czyli cudowne gry, magiczne niemalże.
Jak to jest, że firma zajmująca się grami tworzy program do turboczyszczenia? Należy pamiętać, że usługi mogą zawierać łącza do innych witryn i usług, które będą podlegać ich własnym politykom prywatności i warunkom użytkowania. Czyli musiałbym przeczytać pewnie znacznie więcej warunków i licencji użytkowania, żeby wiedzieć, co tak naprawdę robi ten program. Ale przyjrzyjmy się dokumentacji dołączonej tylko do niego. Informacje, które zbieramy i sposób ich wykorzystania. Informacje, które Cię identyfikują, są one powszechnie określane jako dane osobowe i obejmują informacje, które nam dobrowolnie przekazujesz, takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcia oraz inne obrazy, w tym numer Twojej karty kredytowej. Informacje, które Cię dotyczą, ale same w sobie Cię nie identyfikują. Takie jak informacje o Twoim połączeniu internetowym, sprzęcie, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do naszych usług, oraz informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z tych usług. Istnieje 5 głównych kategorii informacji, które gromadzimy na temat użytkowników naszych usług. Numer telefonu, e-mail, usługi, informacje podawane na forach dyskusyjnych, zdjęcia, filmy, informacje o Twoim sprzęcie, informacje o interakcji z usługami, informacje o klikaniu lubię to na Facebooku, czyli praktycznie wszystko. Program jest bezpłatny, ale to nie znaczy, że możemy go używać za darmo. Coś trzeba będzie oddać firmie Mirac Legames Inc. Trzeba będzie im przekazać naszą prywatność. Mirac Legames. Podaj wszystkie swoje dane. Dobra, kliknę wizytor. User Agreement. Już nawet nie chce mi się tego czytać. Get Clean PC. Get Started. Reklama w okienku programu. Dobra, chyba sobie to odpuścimy. Nie wiem dlaczego, ale sklep Microsoft Store jakoś nie wzbudza mojego zaufania. Windows jako platforma do gier wciąż jeszcze będzie istniał, podejrzewam, że przez dłuższy czas. Ale poza tym, poza możliwością uruchamiania gier, raczej nie używałbym tego systemu do niczego więcej. Sugeruję wykorzystanie dwóch systemów, jeden do zabawy, drugi do pracy, na dwóch osobnych dyskach i tym do zabawy może być Windows, jeśli chcemy sobie pograć w World of Tanks Blitz. Systemu Windows absolutnie nie wykorzystywałbym do żadnych operacji finansowych, żadnych poważnych zadań, tylko do wygłupów. I po co ja testuję te wszystkie programy? Po to, żeby pokazać, jaka jest różnica pomiędzy Turbo PC Cleanerem Pro a przeciętnym wirusem. Bo oba robią mniej więcej to samo. Zbierają wszystkie informacje na Twój temat i dokąd wysyłają. Różnica między wirusem a Turbo PC Cleanerem i całą resztą jest taka, że tutaj zgadzasz się na to i dostajesz kolorowe okienka, które stwarzają iluzję tego, że coś się dzieje na Twoją korzyść. Wirusy nie mają kolorowych okienek, nie ma opcji zainstaluj, odinstaluj. Przynajmniej w większości przypadków. Podsumowując, podstawowym sposobem ochrony jest zdrowy rozsądek i nieinstalowanie czegoś, co nie jest nam potrzebne i nie wiemy, jak działa. Okej, zejdźmy na ziemię. Statystyki popularności systemów operacyjnych, które tutaj widzimy, dotyczą systemów operacyjnych dla komputerów stacjonarnych. Jeśli spojrzymy na popularność systemów operacyjnych, które służą do łączenia się z internetem, okazuje się, że najczęściej spotykany jest Android, czyli system oparty o jądro Linuxa. Poniżej jest Windows, później iOS, OS X i różne inne, przy czym Chrome OS też jest oparty o jądro Linuxa. Ale te dane nie obejmują takich urządzeń, które w większości przypadków działają z wykorzystaniem jakiegoś małego Linuxa. Większe routery i switche służące do połączeń całych sieci internetowych, no tam raczej nie znajdziemy Windowsa. Jakie systemy operacyjne są wykorzystywane w samochodach? BMW, Chevrolet, Honda, Mercedes, Tesla? Czyżby to był Linux? Top 500 najszybszych komputerów na świecie, najbardziej wydajne maszyny na świecie. Udział systemu operacyjnego Linux. 500 na 500.
Tutaj z podziałem, w cudzysłowie zwykłych wersji Linuxa używa 48% superkomputerów. Później mamy SUSE Linux, Cray Linux, Red Hat, specjalistyczny Linux i tak dalej. Czyli wszystkie centra bazodanowe, no tam raczej Windowsa nie znajdziemy, bo gdyby na kilku tysiącach komputerów trzeba było zapłacić za licencję na Windowsa i do tego za licencję na program antywirusowy, to by kosztowało więcej niż takie centrum bazodanowe jest warte. Ciekawe, jaki system jest wykorzystywany w goglach VR? Czyżby to był Android? Czyli oparty o jądro Linuxa. Innymi słowy, używanie Windowsa, jeśli ktoś jeszcze go wykorzystuje, to prawdopodobnie tylko z przyzwyczajenia i lenistwa. I do zabawy, do gier. Chociaż, jak już we wcześniejszym filmie pokazałem, Steama da się uruchomić pod Linuxem i wiele ciekawych gier da się tutaj grać w miarę normalnie. Jednak w tym przypadku trzeba się liczyć z tym, że jeśli jakaś gra ma dostęp do internetu, wysyła, pobiera dane, to może stanowić zagrożenie dla naszego systemu. Nie będzie widziana jako wirus, ale błąd w jakiejś grze, która ma połączenie sieciowe, może pozwolić, na pewno daje szansę firmie, która ją tworzyła, na dostęp do naszego komputera. I dlatego w niektóre gry nie da się grać pod systemem Linux, bo Linux nie pozwala na zbieranie danych, w związku z czym ogranicza możliwości takiej gry, więc najlepszy sposób, żeby chronić swój komputer, to świadomość tego, jakie programy co robią i nie pobieranie na ślepo wszystkiego, co wygląda ładnie, a nie jest nam potrzebne do szczęścia. Dobra, to chyba podsumowuje kwestie programów antywirusowych w Linuxie. Jeśli udało się Tobie dotrzeć aż do tego miejsca, to podziwiam i zapraszam na kolejny odcinek, który będzie dotyczył firewalli, czyli zapory ogniowej, które jak najbardziej mają sens i zastosowanie w systemie Linux i w każdym innym systemie. A na tą chwilę to chyba tyle tych wygłupów. Jeśli coś mi umknęło, coś niedokładnie opisałem, zawsze pamiętaj o tym, że to jest tylko moje skromne zdanie na dany temat. Jestem tylko człowiekiem, mogę się mylić. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, napisz o tym w komentarzu pod filmem. No na tą chwilę to chyba tyle. Cześć.